Hej kochani, zapraszam Was dziś na kolejny test na żywo, a w zasadzie będzie to takie porównanie drogo kontra tanio. Mam dziś na myśli taki kultowy róż z Nars, Orgazm. Róż, który znam już, słuchajcie, od kiedy jestem na YouTubie. To jest taki bardzo klasyczny produkt, który tutaj większość wizażystek pewnie ma w swojej kosmetyczce, ponieważ ma prześliczny kolor. Jest to kolor taki różowo, można powiedzieć różowo, brzoskwiniowy, ale bardziej różowy, ze złotymi, bardzo drobnymi, takimi odbijającymi światło drobinkami. Przepiękny kosmetyk, kochany, myślę tutaj, przez wszystkich. Ostatnio na rynku pojawiła się nowość i w ogóle bardzo dużo nowości inspirowanych takimi właśnie hitami kosmetycznymi, czy to pomadkami Kylie, czy to paletkami Slicka, czy właśnie Narsa. Mowa tu o marce Vibo, która wypuszcza bardzo podobne kosmetyki. Już na pewno znacie te słynne palety Naked, takie podróbki. Ja to nazywam podróbki, mówię wprost. Nie będę tutaj, wiecie, upiększać tego, bo dla mnie to jest po prostu podróbka. Jeżeli to nie jest inspiracja, to jeżeli to jest kopia wręcz i nawet nazwy są bardzo podobne, to jest to moim zdaniem podróba. Kochani, ten róż nazywa się Ecstasy, także no, możecie sobie tu skojarzyć Orgazm a Ecstasy, ale zaraz zobaczycie opakowanie i sami stwierdzicie, czy ja nie przesadzam. Opakowanie bardzo podobne, no mogłoby być chociaż w innym kolorze. Mamy prawie taki sam produkt, no ewidentnie wiadomo, o co chodzi. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj się tak kręcę, żebyście zobaczyli pod kątem, wiecie, podłam lampę. Produkt prawie idealny, drobiny prawie idealne. Ten wydaje mi się na pierwszy rzut oka bardziej brzoskwiniowy, ale to zaraz sobie ocenimy. Także opakowanie, widzicie, prawie identyczne. To jest chyba odrobinkę mniejsze. Tu mamy 4,8 grama. A tu ile mamy? Niestety nie umiem znaleźć pojemności tego różu Vibo. W każdym razie niech Was nie zwiedzie to, że to jest polska marka. Marka Vibo jest produkowana, że nie wiem jakie inne kosmetyki, ale te kosmetyki hitowe, te palety Naked i ten kosmetyk również. I podejrzewam, że te Kylie też są produkowane w Chinach. To jest polska marka z chińską produkcją. Także żebyście były świadome, kiedy na opakowaniu jest to napisane. Jest to Vibo Polska, ale made in PRC, czyli People Republic of China. Dobra, przechodzimy już do samego kosmetyku, bo cena również jest kilkakrotnie niższa niż oryginału. Wiele z Was się na pewno na ten róż czai i marzy o nim, dlatego dziś sobie porównamy, jak one wyglądają, zrobię swatche i zaraz zobaczymy, czy one są w ogóle do siebie podobne. Dobrze, najpierw zaczniemy od Orgazm, od produktu Narsa. On nie jest bardzo kremowy, to nie jest kosmetyk jakoś tak bardzo, bardzo napigmentowany też, on jest bardzo delikatny. Przede wszystkim widać tutaj takie rozświetlające właśnie drobiny. Nieźle trzeba popracować, czy to pędzlem, czy w tym momencie ja palcem, żeby tego produktu sobie troszkę nałożyć. Widzicie, jest to taki, tutaj mam jakąś szramę oczywiście, widzicie, jest to taki połyskujący róż, połyskujący na złoto. A teraz spróbuję ten drugi. Ok, mamy podobne drobinki, też złote, ale podstawa tego różu jest bardziej pomarańczowa niż różowa. Tu mamy ten, widzicie różnicę? Nawet z daleka. Tu jest właśnie Vibo, tutaj mamy Nars. I teraz jeżeli chodzi o zapach, Nars nie pachnie jakoś specjalnie, ma taki typowy kosmetyczny zapach, nawet niezbyt przyjemny. Vibo też, nie wiem, nie podoba mi się ten zapach. Nie pachnie jakoś też mocno. Także jeżeli chodzi o zapach, tutaj nie ma jakoś zbytniej różnicy. No dobra, to słuchajcie, biorę dwa pędzelki i nałożę sobie jeden na jedną stronę, drugi na drugą. Są to takie róże rozświetlające, także nie trzeba tutaj używać już samego rozświetlacza. Okej, wezmę sobie dwa pędzelki o podobnej puchatości. Najpierw Nars. Widzicie, jak on połyskuje? Właśnie na złoto. Naprawdę bardzo ładny kosmetyk. Przy ruchu widać, jak połyskuje. Teraz produkt Vibo. Zobaczymy, jak on się tutaj sprawdzi. O, muszę Wam powiedzieć, że pigment to on ma mocny, czego? Muszę go rozetrzeć. Specjalnie nakładam dziś więcej, żebyście zobaczyli różnicę. Ok, tu mamy Vibo, tu mamy Nars i muszę Wam powiedzieć, że oba pięknie wyglądają. I muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo dobra podróbka oryginału. Właśnie Vibo zrobiło bardzo udaną kopię produktu z Narsa. Nie wiem, jak z trwałością, tego Wam nie obiecam, będę musiała go troszeczkę dłużej potestować. Natomiast na policzkach wygląda ładnie i z jednej i z drugiej strony wygląda to ładnie. Myślę, że to naprawdę musiałby się ktoś mocno przyglądać. Nie wiem, czy widzicie taką różnicę tu w kamerze.
Oba kosmetyki mają śliczne drobinki. Praktycznie drobinki są identyczne. Tak jak mówiłam, podstawa, baza jest troszeczkę inna, ale drobinki te złote są takie same, także mi się to bardzo podoba. Kochani, rzadko się zdarza, żeby właśnie kosmetyki inspirowane były równie dobre co oryginał, tak jak w przypadku marki W7 na przykład często się zdarza. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli chcecie częściej oglądać filmy tanie kontra drogie, czy tańsze zamienniki, mam nadzieję, że Wam się to do czegoś przyda. Myślę, że ten produkt będzie po prostu bardziej odpowiedni dla wszystkich ze względu na cenę, a ten już należy do grona takich kosmetyków bardziej luksusowych, a robiony jest w Kanadzie, jakbyście chcieli wiedzieć. Tak, jest robiony w Kanadzie. Aha, i to opakowanie jest troszeczkę bardziej takie welurowe, a to jest po prostu śliskie plastikowe. Taka jest też różnica. Dajcie znać, jak Wam się podobało, zostawcie kciuki w górę i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!